Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zakończył się turniej Superbet Rapid and Blitz Poland 2024. Po szachach szybkich prowadził VG z przewagą 2,5 punktu. To było bardzo, bardzo dużo, gdyż szachy szybkie były punktowane podwójnie, czyli za wygraną było 2 punkty, za remis 1, za porażkę oczywiście 0, a w szachach błyskawicznych były punktacje normalne już, czyli za zwycięstwo 1, za remis pół. Więc przewaga 2,5 punktu to było dużo na tym poziomie. Bardzo ciekawie ten turniej się zakończył. Na koniec powiem, jakie były wyniki, ale na ten moment przedstawię partię Magnusa Carlsena z VG oraz Magnusa Carlsena z Janem Krzysztofem Dudą. Zapraszam serdecznie, gdyż ten Magnus Carlsen, którego znają praktycznie wszyscy, jest gościem niesamowitym, który potrafi wygrywać partię w sposób niesamowity. Wyciska ostatnią kroplę z kamienia, ale Blitz rządzi się oczywiście swoimi prawami. Otóż w tej partii tutaj Magnus rozpoczął skoczkiem na F3, posunięcie D5, G3, G6. No i panowie tutaj w ten prosty sposób rozwinęli swoje figury, skoczek C6. Magnus zagrał od razu E4. Jak to zwykle bywa u niego, on potrafi fajnie wysuszyć pozycję i grać niezwykle dobrze technicznie. Na co VG oczywiście tutaj wybił, pionek wybił, no i wymieniły się hetmany. No i słuchajcie, na tym poziomie grać taką pozycję, czy białym kolorem, czy czarnym kolorem, nie mówię, że jest bardzo trudno, ale jest bardzo trudno wygrać jednym czy drugim kolorem coś takiego na tak wysokim poziomie. Goniec zagrał na G4, no tutaj jest opcja wejścia skoczkiem, dlatego też C3, żeby bronić się od tych pułapek. Skoczek na F6, tutaj nastąpiło od razu H3, no bo pionek wisi, ale trzeba wyjaśnić gońca, a goniec się cofnął i skoczek zagrywa na G5. Bardzo ciekawe zagranie. Tu od razu atakujemy, bardzo chętnie białymi chcemy to wybić. Oczywiście Magnus prawdopodobnie szuka przewagi w postaci pary gońców. Goniec się cofnął na D7, skoczek zagrywa na D2, jest H6, skoczek wraca. Co ciekawe, ten silnik szachowy tutaj nam podpowiada, że to jest takie minus 0,2. Oczywiście to jest równa pozycja, tam silnik to, ta ocena to jest mało istotna. W każdym razie totalna równina. No i Magnus takie równiny potrafi grać niesamowicie dobrze. Nastąpiła roszada, szczególnie oczywiście w blicu, wiadomo. Wieża E1, wróciła wieża, żeby skoczek miał swobodę gry zapewne. Goniec wrócił na E6, goniec F1 i widzimy niesamowite manewry tutaj tych wspaniałych arcymistrzów. No, goniec na G2 już nie spełnia swojej jakiejś tam super roli, a na F1 z diagonali F1 na A6 stoi już rewelacyjnie. Znaczy rewelacyjnie, no lepiej po prostu niż na G2, bo ma jakąś tam przestrzeń. Skoczek na D7, skoczek na B3, A5 nastąpiło, tutaj Chińczyk gra również świetnie. Goniec zagrywa na E3, widzimy, że Carlsen też pilnuje mocno pole C5, A4 nastąpiło, skoczek wrócił, co ciekawe, goniec F8. Oczywiście tutaj czarne mogłyby zagrać nieco dokładniej, niby na przykład posunięcie F5 i próbować grać w centrum. Goniec F8 również wydaje się naturalnym ruchem, żeby tutaj trzymać pole C5 mocniej, również w tym układzie. Nastąpiło jednak B4. No i teraz tutaj ruch, czyli bicie w przelocie, A bije na B3, bicie na B3, goniec C5. Wymiana nastąpiła, zobaczcie, że cały czas jest około równości. Oczywiście tutaj przewaga mikro się już pojawiła po stronie białych, ale ja tego kompletnie nie widzę. Nastąpiło po prostu B4, no bo jakbyśmy grali partię tak nie patrząc na silnik, no to ocenilibyśmy prawdopodobnie to jako taka właśnie pozycja bardzo równa. Skoczek wrócił na D7 i w tym układzie skoczek na C4 aktywnie. Oczywiście bardzo chętnie białe chcą, żeby ten goniec wybił skoczka, goniec by wybił, stamtąd atakował tutaj pionka. Na co jest odpowiedź czarnych F6? Szach na A8, mata nie ma, skoczek się zasłonił. Oczywiście ten szach nie był jakiś tam mocno groźny, bo zawsze tu możemy zagrać B6 i spróbować zagrać królem, więc na spokojnie. Zdwoiły się wieże, skoczek zagrał na B6, skoczek wybił, wybił. No i teraz taki mikro plusik białych jest taki, że tu są zdwojone pionki, ale w tych układach dosyć symetrycznych nie zawsze te pionki są jakąś super słabością. Tak po prostu już w tych schematach jest.
Skoczek zagrywa na h4 na pionka, goniec się cofnął. Skoczek na g2, zobaczcie jaki fajny manewr. Skoczek na h4, na g2 i na e3 będzie wędrował. Król c7 i właśnie skoczek na e3. Magnus rewelacyjnie potrafi manewrować figurami. To już wiemy praktycznie wszyscy, ale też proszę zwróćcie uwagę na czas, jaki reprezentują panowie. Skoczek zagrał na c6 i w tym momencie wieża wróciła. Przede wszystkim tutaj należało wybić tą wieżę. Jeżeli wieża wybija, no to skoczek g4. I teraz nie za bardzo widać, jak obronić dwa pionki, które są atakowane przez skoczka. Mówiąc krótko, białe by zdobyły pionka. No, Magnus tego no nie widział, nie wszystko jest w stanie zauważyć, szczególnie, że to jest partia blicowa, choć patrząc po zegarze ma prawie 2 minuty, no wrócił tą figurą. No, jak to zwykle u niego bywa, zachowa figury i próbuje dalej manewrować. Wieża d7, w tym układzie goniec zagrał na c4. Próba wymiana tego gońca. Oczywiście tutaj silnik szachowy cały czas mówi, żeby wrócić wieżą i wymienić po jednej wieży. Zwróćcie uwagę między innymi dlaczego. Dlatego, że pionek fajnie pilnuje tego pola, goniec pilnuje tego pola, skoczek tego pola, wieża na d2 nic nie działa, bo dalej nie ma jakiejś tam rozgrywki dobrej, żeby atakować pionki, a te piony świetnie się też trzymają i nie puszczają skoczka. Takie rzeczy, no cóż, mogę powiedzieć, trzeba zauważać, dostrzegać właśnie ten potencjał ograniczania figur przeciwnika. Goniec jednak na c4. Nastąpiła wymiana b5, no i skoczek wrócił. I teraz zwróćcie proszę uwagę, że te mikroubytek, o, to brzmi trochę jak u dentysty, ale pionki, przede wszystkim pionek b5 jest słabością. Jeszcze ciężko się do niego dobrać, bo skoczek stoi na straży, ale jest to już możliwe, ten skoczek też łapie świetne pole. Skoczek zagrywa właśnie na e7, żeby bronić tego d5 pola. Wieża a8. Wieża zagrała na d8 i tutaj skoczek g4 na dwa pionki. Skoczek wrócił, broni oczywiście dwóch pionków. Nastąpiła jedna wymiana. Król f1. h5. Skoczek wrócił, skoczek na e7 z powrotem. Król e2 jest blisko, nie puszcza już wieży. To jest dobra informacja. I nastąpiło f5. Moi drodzy, f5 jest ruchem bardzo słabym. Tu już widzimy, że czas panów się wyrównał. Mają praktycznie po pół minuty, więc trzeba grać dosyć szybko. W tym układzie Magnus zagrał f3. Ruch słaby. Dlaczego? Znaczy słaby. On nie jest przegrywający, ale wypuszczający moment, w którym można by było wygrywać partię. Otóż, żeby tę pozycję próbować wygrywać, należało zagrać wieża A5. Okazuje się, że ten pionek jest atakowany, jest problem. Ale ktoś powie, no dobra, co będzie jak zagra król do przodu i obroni pionka? Otóż nastąpi ruch C4. Można zbić tego pionka, więc jeżeli czarne by tutaj zbiły, to jest bicie na E5. Chodzi o to, że ten pionek z F6 się poruszył na F5 i nie broni już na E5, więc biała wieża to wykorzystuje. Wieża zagrywa na D7 i skoczek zbija na C4. No i ten układ z pionkiem więcej byłby bardzo prawdopodobny do zwycięstwa białymi. Tak jednak nie było. Nastąpiło F3, tutaj Chińczyk gra H4, żeby rozbić te pionki i próbować uaktywnić wieżę. To jest bardzo ciekawe, dobre podejście. Magnus to wybija, wieża H8. Magnus teraz redukuje pionki, można powowiedzieć, w centrum i wieża G1 szuka aktywności. Wieża, tutaj król zagrał na D6, wieża na G5 z próbą wzięcia pionka. I co gra Chińczyk? Zbija pionka na H4, ale teraz następuje bardzo ciekawe zagranie. Wieża bije na F5. Ciekawe, czy ktoś z was ten ruch przewidział. Oczywiście bardzo się narzuca bicie skoczkiem, żeby to wymienić, ale wtedy trzeba by się godzić z remisem. Ale tutaj jeszcze Magnus zachowuje skoczka. Wieża zbiła, szach nastąpił, król C7, wieża E6 znowu z atakiem na dwie rzeczy. W tym momencie skoczek na C6, skoczek dał szacha, król D7, wieża G6, wieża H1. Oczywiście panowie grają tutaj na sekundach. Skoczek daje szacha. Widzimy, że Magnus fajnie tego skoczka manewruje. Ma bardzo wygodną pozycję w końcówce, dlatego że skoczek C6 jest słabszy. A te figury zaczynają męczyć tutaj czarnego. Są wszelkie możliwości, żeby jednak tę partię wygrywać. Król zagrał na E7. Przede wszystkim król powinien się trzymać tutaj bliżej tych pionków, ale to się łatwo mówi w analizie. Król zagrał na E7, skoczek na E4, no i król F7. Wieża dała szacha, król E7. Z powrotem wieża, król znowu na F7 i wieża na D6. W
W tym momencie wieża dała szacha, król zagrał na d3, wieża znowu na h1, nastąpił szach. Tutaj słuchajcie, jeżeli król by zagrał na przykład na e7, to białe mają możliwość też zagrania wieża d5 i atakowanie tego pionka, więc tak to by wyglądało, dlatego też pewnie wieża grała aktywnie. Jednak nastąpił szach, tutaj już przeoczenie, król na e6, wieża zbiła pionka, no i uwaga, Weiji zagrywa król f5, co jest gwoździem do trumny z uwagi na skoczek g3, które zostało zagrane. No i widełki, czarne się poddały. To była bardzo ważna partia dla Magnusa, gdyż Weiji miał oczywiście przewagę punktową, a tutaj ten punkt przybliżył do właśnie Magnusa do liderowania. W każdym razie, przejdźmy do pozycji, do partii drugiej, którą dzisiaj przygotowałem. Carlsen kontra Duda. Oczywiście partia blicowa. Tu Carlsen rozpoczął skoczkiem na f3. Skoczek f6, Duda, g3, d5, jest goniec g2, c5, c4. I teraz możemy zwrócić uwagę na to, właśnie, że po d4 mamy odwróconym kolorem gambit wołżański, który właśnie zagrywa Magnus, grając posunięcie b4. Prawda, że ciekawe, można w ten sposób jak najbardziej grać. To jest debiut oczywiście na zadymę, nie na jakieś tam super pozycyjne ruchy. Nastąpiło wzięcie A3, nastąpiło wzięcie. No, w gambicie wołżańskim oczywiście te bicia są jak najbardziej ok. Silniki lubią te zbijanie pionków, no ale Magnus to Magnus. Jest roszada, skoczek C6, D3. Ten pionek jak najbardziej nigdy nie ucieknie, zawsze go zdążymy białymi zbić. Nastąpiło E5, no i hetman A4. Zwróćcie uwagę, teraz jest prosta pułapka, skoczek bije na E5. Bazujemy na związaniu. Goniec jednak D7, goniec na A3. Bardzo ważne jest też to, że ten skoczek nie ma żadnego fajnego odejścia, żeby białym zaszkodzić, więc tu jak najbardziej ten hetman jeszcze czuje się ok. Zbił goniec i zbił hetman. Hetman nie pozwala zrobić roszady, no ale Janek zagrywa hetman E7. Próba wymiany hetmanów, co jest oczywiście... No, w sumie nie wiem, czy na plus czarnymi, bo czy z hetmanami, czy bez hetmanów, białe tutaj mają swój jasny, prosty plan. Skoczek zagrał na D2 i nastąpiła ta wymiana hetmanów. Za chwilę wjeżdża wieża i te wieże będą na pewno męczyły pionki na skrzydle hetmańskim. Król E7, dlatego że już roszada tutaj nie jest potrzebna, gdy nie ma hetmanów. Wieża B1, wieża AB8, skoczek E1. Oczywiście manewry. Tutaj Magnus szuka opcji aktywności. Jest wieża H na C8, skoczek C2, albo przejście tędy, albo E3, albo za chwilę pojawi się kolejna opcja A6. No ten ruch oczywiście osłabia pole B6, ale czarne próbują zagrać B5. Zwróćcie proszę uwagę w tym momencie, jaki czas reprezentują arcymistrzowie. Magnus 4,5 minuty, Duda już minuta 15. No szkoda, że Janek tak wolno tego blica rozgrywa. F4 nastąpiło. Bardzo ciekawe zagranie. Tutaj, moi drodzy, jeżeli pionek by zbił na F4, to oczywiście jest odbicie. Ten pionek wydaje się trochę słaby. Jeżeli skoczek by zagrał tutaj, no to wieża F1 trzeba było grać i tego pionka po prostu pilnować, więc nie wiem, co na to Magnus. Skoczek zająłby się pionem, więc wtedy może figury białych przeszłyby tędy i próbowały swoje aktywności z drugiej strony. Tak by to mogło wyglądać. Nastąpiło jednak zagranie skoczek G4. Na co tutaj wybicie na E5 nastąpiło? Bicie skoczkiem i skoczek F3 z wymianą jednego z silnych skoczków. Jest wymiana. No i teraz zobaczcie, moi drodzy, że tutaj białe chcą wziąć tego pionka, to znaczy odzyskać jednego z pionków. No ale też Duda gra bardzo dobrze w tym momencie, aktywnie, to jest bardzo ważne, B5. No właśnie, B5 jest ruchem, które próbuje rozbijać tu pionki, uprościć grę. Magnus zbija skoczka. Silny goniec zbija skoczka, ale prosta rzecz. Wieża zbija, no i skoczek odbija, żeby tego pionka odzyskać. Wieża D6, E3 oczywiście, no zbić nie można, przepchać też nie bardzo, bo wieża tu A5 zablokuje tego pionka. Białe podejdą królem, skoczek bardzo dobry w centrum, pionki również silne, więc no B4 raczej nie wchodzi w grę. Wieża C8, nastąpiło bicie, i skoczek zbija na B5. Zwróćcie uwagę, że po tym ruchu wieża A na B3, wieża C2. Tutaj jeżeli wieża by zagrała na B8, no to też jest ruch skoczek D4, więc białe niczym tutaj nie ryzykują, ale pionek więcej jest po stronie
białych. Tyle, że pozycja jest tutaj naprawdę remisowa. Aktywność czarnej wieży jest bardzo fajna. Może goniec zagra sobie na H3 i trzeba bardzo uważać. Skoczek jednak D4 i od razu następuje wymiana, wieża D2, skoczek F3. Jestem ciekaw, kto z Was te pozycje białymi by starał się wygrać. Znaczy, starać się pewnie każdy by się starał, ale czy by wygrał, to jest właśnie ciekawe. A z drugiej strony, jak się bronić tutaj czarnym kolorem? Magnus ma tylko pionka więcej albo aż wieża E2 na pionka. Oczywiście grać E4 trzeba. Ruch F6, no ruch F5 raczej gorszy, bo jakiś tam skoczek D4 grozi, więc F6 nastąpiło. Król się zbliżył, tutaj wieża A2 i związanie. No prosta sprawa. Król D6 i H4. Moi drodzy, H6 nastąpiło, król E1, tutaj wieża G2. No właśnie i teraz widzimy, że Magnus tego pionka oddał, tak naprawdę oddał za próbę właśnie D4 bicia i aktywności troszeczkę króla i, że tak powiem, spowodował, że ta wieża ma trochę mniej aktywności, ale też bardzo ważny jest czas, który widzimy po lewej stronie. Janek gra kompletnie na sekundach, ale ta pozycja jest kompletnie, kompletnie równa. Wieża G4 i E5 nastąpiło. Król na C6. Tu cały czas Janek gra dobrze. Wieża A7. Goniec zagrał na E6. Szach. Król D7. Świetnie. I D5 nastąpiło. No właśnie, moi drodzy, tutaj Magnus no, gra na ostatnią szansę, żeby partię wygrać. Co ciekawe, Janek zbił tego pionka i to jest dobre bicie. To jest naprawdę dobre bicie, dlatego że nawet jak po wieża D6 zagrywa Magnus, a tak się dzieje, król zagrywa na E7, jest bicie, wieża zbija, no i król F6. Król F6 nie jest błędem, tutaj przede wszystkim czarne mogłyby spróbować zagrać tędy królem i trzeba by było po prostu tego pionka zbić z prostym remisem. Jednakże po król F6 wieża zagrała na A5, wieża B4, no wiadomo, wieża ucieka daleko, ale cały czas trzyma pionka. Końcówka niezwykle ciekawa. W tym momencie król G3 zbliża się do piona oczywiście, wieża wiąże, szach nastąpił, król F5 i H5. No właśnie, ten ruch poniekąd może wydawać się troszeczkę ryzykowny, no bo pionek może być broniony tylko przez wieżę, no i, ale też z drugiej strony jak się do tego pionka dobrać? Oczywiście to nie działa, bo zawsze zbijemy wieżą. W tym momencie nastąpiło wieża C3, wieża G6, wieża wróciła broniąc tego pionka, skoczek D4, król E5, skoczek na E2, król F5, tu król na F3. Oczywiście tu chodzi o to też, że Janek ma 4 sekundy, czas jest dodawany, przypominam, za ruch 2 sekundy. Wieża B7, tutaj skoczek dał szacha. Myślę, że silnik szachowy bez problemu tę pozycję remisuje czarnym kolorem. Remisować jest oczywiście trudniej niż zapewne wygrywać. Król E3, wieża na B1. Moi drodzy, jest to poważny błąd z uwagi na to, no tutaj Magnus zbił pionka i to jest poważne przewinienie. Jeżeli Magnus by zagrał w tym momencie skoczek na F3, król F5 i teraz skoczek na H4, no to król musiałby uciec i teraz zbijamy pionka. Chodzi o to, że skoczek przesłania pionka H5 i po takim zagraniu jest po prostu wieża G4. Jak ważne jest to, żeby zachować tego pionka białego. No i oczywiście realizacja tutaj byłaby już prosta dla Magnusa. W tym układzie jednak nastąpiło bicie i teraz wieża H1. Wieża zagrywa oczywiście daleko, bić nie wolno, bo jest szach i strata wieży. Wieża dała szacha, skoczek na F3, król F5, moi drodzy, i teraz wieża A5. Król zagrywa na G4, no i powiedzcie mi proszę, jak te pozycje mogą wygrywać białe? Przecież tutaj już jest wzięcie tego pionka. No i cóż, Magnus zagrywa wieżę A4, nie ma tutaj opcji obrony i nie wiedzieć dlaczego nasz polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda zagrywa król F5. Niestety ten ruch jest przegrywający. Nie wiem, dlaczego Janek nie zbił tutaj pionka za friko. Pewnie się czegoś obawiał, na przykład król F4, ale król ucieka. Skoczek na E5, no to król na przykład ucieka. I tutaj się nic złego nie dzieje, to jest pozycja remisowa. No cóż, tak nie było.
Niestety, Janek się pomylił, zagrał królem. No i Magnus już teraz realizuje. Wieża f4, król e6, wieża h4, oczywiście wymiana jest wygrywająca. Wieża g3, król f4. No i po ucieczce wieży, tutaj biała wieża już łapie super aktywność. Zwróćcie uwagę, że jeszcze szach, król e7, wzięcie pionka. No i Jan Krzysztof Duda musiał w tej pozycji się poddać. Gra białym jest już bardzo prosta, podejście królem, odciągnięcie króla, odcięcie. No w każdym razie, Magnus Carlsen, moi drodzy, już Wam tutaj pokazuję. Zwyciężył w tym turnieju z przewagą pół punkta, drugi w AG, ale trzeci jest Jan Krzysztof Duda, to również trzecie miejsce bardzo dobrze smakuje z uwagi na to, że pół punktu ma tylko więcej od Pragnanandy. Chciałbym tylko zauważyć, że Gukesz zajął miejsce 10. Tutaj bym się w ogóle tym nie przejmował, znaczy kibice Gukesza mogą stwierdzić, że on jest słaby, a awansował do meczu o Mistrzostwo Świata, a tutaj zajął ostatnie miejsce. Moi drodzy, Gukesz przede wszystkim specjalizuje się w szachach klasycznych, jest jeszcze bardzo młody. Na pewno przyjdzie na to jeszcze czas, na szachy błyskawiczne czy szachy szybkie. On się skupia przede wszystkim na szachach klasycznych i po tym poznać na pewno dobrego szachistę. Życzę mu powodzenia. Również dziękuję za zaproszenie na symultanę, która się odbyła na Superbecie. Gratuluję Magnusowi po raz kolejny. Drugi raz z rzędu wygrywa. Bodajże drugi raz z rzędu na pewno, trzeci raz, chyba nie, drugi raz z rzędu wygrywa Superbet w Warszawie, więc coś pięknego, 40 tysięcy dolarów wpada w jego ręce. Gratuluję, Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odsłonach.